Hej wszystkim, tu Magda. Dzisiaj pogadamy sobie o pielęgnacji kręconych włosów latem i podczas wakacji. Jak widzicie, ja jestem już iście letnia, tylko szkoda, że opalizna się nie zgadza. Mam też tutaj wodę w takim kubku, możecie go kojarzyć z wpisu sprzed roku z bloga właśnie o pielęgnacji kręconych włosów latem. Troszkę tego jest, mam nadzieję, że szybko to wszystko przejdziemy. Jeszcze Wam tylko powiem, co mam na ustach, bo wiem, że po prostu często na filmach teraz podczas wakacji będę miała tą szminkę, a jest to Fenty Beauty Unattached, po prostu jestem zakochana. W ogóle jak będę bardziej opalona, to naprawdę ten kolor będzie się super wybijać. Ale dobra, już nie przedłużam, zaczynamy. Jak wiecie, kręcone włosy są z natury suche i tym bardziej są narażone na przesusz właśnie podczas letnich miesięcy, podczas wysokiej temperatury i pod wpływem soli. A jeszcze ciężej mają włosy rozjaśnione, siwe, jasne, ponieważ takie włosy zawierają bardzo mało melaniny, a jest to pigment, który chroni włosy przed słońcem. I może od razu zacznę od tematu ochrony przeciwsłonecznej i od filtrów UV. Ja od kiedy dbam o włosy, słyszałam zawsze o tym, że trzeba te włosy chronić filtrami, są różne oleje, mgiełki przeciwsłoneczne, ochroną przeciwsłoneczną. No i faktycznie mamy na rynku różne oleje z SPF wysokim, są też filtry, mgiełki na włosy. I ostatnio pewna osoba mnie uświadomiła w tym, że to tak nie do końca jest tą ochroną włosów i opowiem Wam, o co dokładnie chodzi i jestem ciekawa Waszego zdania, bo jak wiecie, ja też w zeszłym roku robiłam wpisy na bloga z produktami, które polecam na ochronę przeciwsłoneczną włosów. Sama używałam olej z pestek malin, który ma SPF 50 właśnie na włosy, kiedy byłam w Portugalii w zeszłym roku i naprawdę teraz mam takie spojrzenie na to z drugiej strony i sama zastanawiam się, czy te filtry mają jakikolwiek sens. Faktycznie promieniowanie UV osłabia włosy aż po końcówki. Włosy stają się łamliwe, kruche, szorstkie, suche, tracą połysk. Ale przecież nie od dziś wiemy, że włos jest martwy, więc w jaki sposób filtry czy oleje mają je ochronić przed promieniowaniem UV? Jednak włos to nie jest to samo co skóra i włosy nie dostaną raka. W jaki sposób filtry mają ochronić martwe coś, czyli martwy włos? Jakoś na logikę to mi się nie bardzo zgadza. I idąc dalej tą myślą, włosy możemy ochronić nakładając na nie warstwy, na przykład odżywek z silikonami, generalnie nakładając warstwy, żeby coś na nich było i żeby była jakakolwiek ochrona, jakiś film na włosach. I tak jak mówię, chodzi mi tutaj na przykład o odżywkę z silikonami plus olej wymieszany. Już naprawdę no, to nie musi nawet być olej z filtrami. Można już dać dla takiego świętego spokoju, ale nie musi być. Chodzi po prostu o jakąkolwiek warstwę na tych martwych włosach, żeby była jakaś ochrona, tak? No i jeszcze co się dowiedziałam i moim zdaniem to jest hit, to jest to, że według natury i biologii to włos jest naszym SPF, żeby słońce nie przygrzewało nam głowy. I tak jak sobie o tym wszystkim pomyślę, to naprawdę jest logiczne. I to prawda, że promieniowanie UV rozjaśnia włosy, ale tutaj chodzi o melanocyty. Im jest ich mniej we włosach, tym włosy są bardziej narażone i po prostu, no, tu nie ma co cudować, tylko po prostu nakryć coś na głowę albo po prostu dać jakąś ochronę w postaci filmu, tak? Na przykład tych odżywek, o których mówiłam wcześniej. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tym, co Wam przed chwilą powiedziałam, bo ja naprawdę coraz bardziej się kieruję właśnie w tą stronę, że te filtry nic nie dają. Jestem ciekawa, w sumie nie szukałam, ale jestem ciekawa, czy w ogóle są jakieś badania, które mówią o tym, że filtry UV chronią włosy. Ja oczywiście i tak dam Wam wpisy z tymi filtrami z mojego bloga z zeszłego roku. We wpisie o pielęgnacji włosów latem też mam tam wypisane te filtry wszystkie przeciwsłoneczne i że jest to ważne. No ale tak jak mówię, no fajnie odkrywać coś nowego i to jest taka druga strona medalu, że może faktycznie to nie ma sensu, te filtry, więc no tak, to jest taka moja rozkmina w ostatnim czasie i naprawdę jestem ciekawa, co myślicie na ten temat. Jeśli chodzi o zabezpieczenie włosów podczas lata i podczas wakacji, no to przede wszystkim ja bym nie odpuszczała sobie stylizacji włosów odżywką bez spłukiwania.
jako pierwsze, a potem nałożyć krem do stylizacji. To jednak jest jakaś taka podwójna ochrona tych włosów. Dodatkowe odżywienie, zwłaszcza jeśli taka odżywka wyspukiwania jest emolientowa. Podczas lata również skupiam się nad tym, żeby do masek emolientowych dolewać swoje ulubione oleje, wymieszać tą mieszankę i nałożyć podczepek i ręcznik. Olejowanie na grubo, czyli nie odpuszczać sobie tej czynności i tym bardziej mieć ją na oku i nie zapominać o niej. Tak jak mówiłam podczas wiosny, że można sobie odpuścić, tak no przy lecie to już nie ma tak łatwo. Sami wiecie, jakie są ostatnio upały i no nie wyobrażam sobie, żeby tych włosów nie olejować. No i coś dla tych osób, które stosują silikony, które nie stosują metody CG. No i tutaj odżywki z silikonami plus olej, zwłaszcza podczas wakacji, można świetnie te włosy zabezpieczać. Tak jak już powiedziałam o tej ochronie przeciwsłonecznej, uważam, że w takim momencie te odżywki naprawdę się przydadzą. Oczywiście pod ręką mamy szampon z SLS-em, ale myślę, że podczas takich upałów, podczas wakacji produkty z silikonami naprawdę dadzą więcej dobrego niż złego, więc no myślę, że to jest świetny sposób. Nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz, kiedy już mamy ciepłe dni i rozpoczynają się ciepłe miesiące, to włosy szybciej schną, więc warto teraz ograniczyć sobie suszenie włosów dyfuzorem. Już nie wspominam o prostowaniu włosów, ale tak, myślę, że teraz jest odpowiedni moment, żeby bardziej zrezygnować z tego dyfuzora i pozostawić włosy do naturalnego schnięcia. I chcę tutaj uczulić, że jeśli będziecie podczas wakacji, absolutnie nie wychodźcie na zewnątrz w mokrych włosach, ponieważ jeśli słońce Wam wysuszy te włosy, to wszystko wyparuje, humektanty wyparują i będzie susz i wtedy dopiero możecie sobie zniszczyć włosy i wtedy właśnie po powrocie z wakacji końcówki mogą być tylko do ścięcia. Absolutnie tego nie róbcie, to jest morderstwo w biały dzień, żeby suszyć mokre włosy na słońcu. No i coś, czego ja nie cierpię, ale jest to najbardziej skuteczny sposób, to nakrycie głowy chustką, kapeluszem, ręcznikiem, bluzką podczas opalania. W taki sposób w ogóle na włosy nie dociera żadne promieniowanie UV i nie musimy się o nic martwić. No i to jest najprostsze w tym wszystkim. No ja do dzisiaj nie mam kapelusza, w Portugalii nie znalazłam kapelusza i po prostu sobie chowałam włosy pod ręcznik czy tam ubiór, jaki miałam. Jeśli chodzi o ochronę włosów przed wodą morską, często bardzo słoną i chlorowaną w basenie, no to przede wszystkim nakładamy na włosy odżywkę z silikonami plus olej. Myślę, że nawet jeśli tych silikonów nie będzie, a będzie ta odżywka plus olej, to i tak da to fajny efekt. Ale myślę, że naprawdę te silikony bardzo dużo zdziałają i ja sama będę korzystała w tym roku z tego sposobu. Oczywiście mamy koczek na plażę, nie moczymy tych włosów, staramy się nie moczyć. Ja przyznam Wam, że w zeszłe wakacje jakoś tak, wiecie, pomyślałam sobie, a będę wiecznie patrzała na te włosy. No i faktycznie moczyłam te włosy, tak? Ciągle biegałam po olej i olejowałam te włosy, ale w tym roku już faktycznie bym użyła tej odżywki plus oleju. No i oczywiście, jeśli wrócicie z takiej plaży, czy z pływania w basenie, no to warto te włosy zamulgować odżywką. Jeśli chodzi o równowagę pH, to tutaj ograniczamy proteiny i humektanty, skupiamy się głównie na emolientach, ale przy tym możemy też obserwować punkt rosy w danym miejscu, w którym jesteśmy. Ja naprawdę już ten film nagram o tym punkcie rosy, żebyście dokładnie wiedzieli, o co chodzi i najwyżej jak później nagram, to tutaj zamieszczę link do tego filmu. No i małe Q&A na koniec, ponieważ poprosiłam Was na Instagramie, żebyście zadawali mi pytania dotyczące właśnie ochrony latem i podczas wakacji. No i pierwsze pytanie było takie: jak zabrać kosmetyki do samolotu? Ja mam wpis na blogu właśnie z zeszłego roku, kiedy byłam w Portugalii, jak te moje wszystkie produkty wyglądały, zrobiłam zdjęcie, opisałam. Ja tam jechałam na 10-12 dni bodajże, więc to jest już pokaźny czas i tam możecie sobie wszystko zobaczyć, link będzie w opisie. Kolejne, pocenie się w skalpu w nocy, masakryczne włosy rano. No i tutaj jedyne, co mi przychodzi na myśl, to jest fryzura ananas. Jeśli ją stosujesz i dalej jest to samo, to może pomyśl nad poszewką, jaką masz. Może ona po prostu nie oddycha i w takim przypadku najlepiej zainwestować w jedwab. Jest on droższy, ale jeśli naprawdę masz z tym problem, no to myślę, że warto zainwestować. Czy myć włosy codziennie, jak zaczynają panować upały?
Absolutnie nie. Nie katujmy się i po prostu pozwólmy tym włosom odpocząć w koczku i nasza szyja odpocznie. Nie będziemy się gotować. Absolutnie nie. Nie, nie widzę sensu. Chyba, że naprawdę chcesz chodzić w rozpuszczonych włosach. Czy na wakacjach myjesz włosy codziennie? Absolutnie nie. Mi się nie chce myć włosów. Jeśli akurat na przykład gdzieś wychodziliśmy, albo już naprawdę czułam, że te włosy potrzebują mycia, to to robiłam. Ale naprawdę wszystko z głową i dajmy sobie na luz. Podczas wakacji włosy nie są najważniejsze, chyba że sobie planujecie jakąś sesję zdjęciową na wakacjach czy cokolwiek. Jak zabezpieczyć końcówki? Ja myślę, że jeśli stosujecie metodę CG, to oczywiście miks olejów jakichś takich fajnych, które Wam się sprawdzają. A jeśli nie jesteście CG, no to jakiś produkt z silikonami, żeby fajnie te końcówki ochronić. Czy w ogóle brać szampon, skoro przez tydzień włosy będą co chwilę mokre od wody? Myślę, że nie. Oczywiście zależy od tego, jak dużo użyjecie tych produktów z silikonami, ale myślę, że i włosy nie umrą i naprawdę to przeżyjecie, także luzik bluzik. Powiem Wam, że przy tych lampach jest tak gorąco, że nie mogę. Okej, słuchajcie, myślę, że to było na tyle już w tym temacie. Myślę, że rozwiałam wszelkie wątpliwości, mam taką nadzieję. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to śmiało piszcie na dole, postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i cóż, koniecznie piszcie mi, co sądzicie o tym filtrze UV. Czy to ma sens na włosach? No i cóż, ja Wam życzę udanych wakacji, mnóstwo słonecznych dni, wypoczynku, żebyście wrócili zwarci i gotowi do działania. I mam nadzieję, że może gdzieś nad polskim morzem, albo gdziekolwiek się kiedyś złapiemy. Ja nad morzem mieszkam, więc często jestem nad morzem i może dziś się tam złapiemy, podejdziecie, przybijecie pionę, pogadamy sobie. No, i to by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa!